koniunktura stworzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Polską Grupę Zbrojeniową, która mówi o tym, że modernizujemy polską armię w polski zakłady zbrojeniowe, spowodowała także koniunkturę na wyroby zakładów mechanicznych. Ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno polskiej armii, jak i eksporterów, przedstawiamy nowy produkt, Luk, który jest z naszej strony wystawiony także do nagrody Defendera. Jesteśmy przekonani, że zarówno oczekiwania zagraniczne eksportowi, jak i przede wszystkim polskim, spełni te oczekiwania. Znajdujemy się w obiekcie Luk. Jest to lekki, obserwacyjny, obronny kontener. To jest tak zwany checkpoint. Jest to produkt przeznaczony do ochrony baz i obiektów strategicznych. Żołnierze pełniący służbę w takim obiekcie wyposażeni są w węzeł sanitarny, stanowisko odpoczynku, obrotnice, luki strzelnicze oraz okna, przez które obserwują otoczenie. W obiekcie zainstalowana jest klimatyzacja, agregat prądotwórczy, także obiekt jest autonomiczny. Ochrona balistyczna obiektu została wykonana do poziomu drugiego. Również obiekt jest przystosowany do ciężkich warunków atmosferycznych, począwszy od niskich temperatur, kończąwszy na wysokich temperaturach pustynnych. Waga obiektu wynosi około 10 ton. To wszystko uzależnione jest od wyposażenia. Kontener przystosowany jest do transportu lotniczego, morskiego i samochodowego. System załadunkowy hakowy umożliwia bardzo szybkie przemieszczenie takiego kontenera. Zakłady mechaniczne Tarnów S.A. mają wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy systemów kontenerowych. Zapraszamy do współpracy.